Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie. Kontynuuję dzisiaj opowieść o Eugeniuszu Bodo, zbliżając się powoli do jej tragicznego zakończenia. Mówiłem o początkach jego kariery scenicznej i ekranowej, o jego wielkiej miłości, czy raczej fascynacji egzotyczną Tahitianką Rery. Pora na ciąg dalszy, zarówno wątku filmowego, jak i osobistego. Po Czarnej Perle przyszła pora może, żeby się odreagować po tej poważnej przygodzie, na ciąg beztroskich, przed wojną mówiło się szampańskich komedii. Zaraz. Co wy tak z tym dziobem jak dziewczyna do mnie? No to po męsku. No po męsku. Jako inżynier Żarnowski miał pewne kłopoty z Jadwigą Smosarską, która przebrała się za młodzieńca i zakochała w nim po uszy. O jest, o jest, będę wiernym jej jak pies. Pisano przed laty, że Eugeniusz Bodo przodował tu pod względem swobody i naturalności. Ale go zerwać jeszcze nie śmiałem, bo był za wątpliwy za mną. W Pieśniarzu Warszawy jest najpierw beztroskim niebieskim ptakiem, którego rodzina usiłuje ożenić, ale on zakochuje się w sprzedawczyni papierosów. Czemu mi się tak pani przygląda? Pan jest taki podobny... Do kogo? Do jednego idioty. Jaśnie pan szofer nie odbiega od tego komediowego schematu. Tym razem hrabia zakochuje się w cud dziewczynie, którą poślubił niejako w jego imieniu jego szofer. Przepraszam. Eugeniusz Bodo błyszczał, czarował, zachwycał w komediach, ale on tak naprawdę marzył o rolach dramatycznych. Pierwszą w okresie dźwiękowym zagrał w Bohaterach Sybiru, filmie osnutym na autentycznych losach ochotników 5. Dywizji Syberyjskiej. Wojsku nie mówi się trudno. Wojsku mówi się rozkaz. Rozkaz. Skłamałam grał Alfonsa Kanalię, który w decydującym momencie staje jednak na wysokości moralnego zadania. Życie nie jest romansem. Rozumiesz? W Strachach jest wprawdzie klasycznym śpiewakiem i tancerzem nocnego lokalu, ale miłość do pięknej i doświadczonej przez los Teresy otwiera mu oczy. Szkoda, żeby taki świetny fachowiec szedł już na emeryturę. W ostatnim filmie, w jakim Eugeniusz Bodo grał i go reżyserował, Za winy niepopełnione, uwikłany jest jako wspólnik międzynarodowego złodzieja hotelowego w zawiłe komplikacje uczuciowe. Ale nie tymi filmami zdobywał Eugeniusz Bodo wielotysięczną publiczność, a też i krytykę. Jednak komedie były jego najpoważniejszym atutem. W Książątku w dwuznaczny sposób rozwijał się jego romans z fordancerem Władziem, który w rzeczywistości był panną Władzią, śmiertelnie w nim zakochaną prowincjonalną urzędniczką pocztową. Teraz raz i pan klepie, ja pana pysk. I teraz prędzej. Raz pan mnie. O! W dwóch komediach wystąpił razem z Adolfem Dymszą. W Robert i Bertrand, w której gra zredukowanego, czyli bezrobotnego urzędnika, który zajął się handlem wędrownym. Oraz w komedii Paweł i Gaweł, w której jest genialnym wynalazcą. Ostatnie słowo techniki. Mój wynalazek. Pracowałem nad tym cały rok. Najlepszą komedią Eugeniusza Bodo była Piętro wyżej. Halo, halo, komunikat policyjny numer 2. Zginęła szatynka. Eugeniusz Bodo przygotowywał się do kolejnego poważnego filmu. Uwaga, szpieg, poświęconego działalności hitlerowskiego wywiadu w Polsce. Eugeniusza Bodo jako artystę i człowieka tak charakteryzowano.
Był świetnym aktorem estradowym, tancerzem i piosenkarzem. Przysadzisty, o grubych, wyrazistych i nieregularnych rysach twarzy, które predysponowały go do ról charakterystycznych, był na przełomie lat 20. i 30. wcieleniem przystojnego i eleganckiego mężczyzny, a jego popularność, zwłaszcza u kobiet w każdym wieku, była ogromna. W naturze jest pan wiele przystojniejszy niż na fotografii. Widocznie jestem niefotogeniczny. Eugeniusz Bodo nigdy nie tracił właściwego sobie poczucia humoru i uroku, dzięki którym tak skutecznie konkurował z innymi amantami i zdobywał tytuł Króla Ekranów Polskich w 1932 roku i Króla Mody w 1936. Puls 126, a język w trąbkę się zwija. O. Ale to poczucie humoru demonstrował na każdym kroku. O pewnym drobnym zdarzeniu opowiedziała mi przed laty pani Wiera Ruć, jego krewna. Bodek był popędliwy i impulsywny, niecierpliwy, trochę małostkowy, łatwo się obrażał, ale szalenie dowcipny. Wszystko go śmieszyło, umiał z każdej sytuacji wyciągnąć coś śmiesznego. Świadczy to o jego inteligencji. Miał tego olbrzymiego psa Sambo. Ten dog budził powszechny postrach, a była to taka poczciwina, opowiadała pani Wiera Ruć. Kiedyś Bodo jechał z tym Sambo samochodem. Zatrzymał się przed jakimś sklepikiem z pasmanterią, żeby coś kupić. W sklepiku były dwie starsze panie. Sambo wygramolił się z samochodu i ruszył za swym panem. Kiedy te panie zobaczyły nadbiegającą bestię, uciekły i skryły się w kącie. A wtedy Bodo uspokoił je, mówiąc: Szanowne panie, nie ma się czego bać. On już zjadł na śniadanie jednego człowieka. Ale bywały również spotkania poważniejsze. Poznali się w Kazimierzu nad Wisłą, kiedy ona opalała się na plaży. Dog Sambo był oczywiście przyczyną tego spotkania. Od tej pory, ilekroć Eugeniusz Bodo bywał na występach w Lublinie, zawsze kontaktował się ze mną. Bodo był bardzo miły w towarzystwie, zawsze pełen humoru, życzliwy i dowcipny. Udzielał mi mądrych rad życiowych. Czasami przypadkowa taka znajomość pozwalała snuć jeszcze dalsze marzenia. Większość pań zdawała sobie jednak sprawę, że Bodo w sprawach uczuciowych był raczej epizodystą. Jeżeli kochał, to w sposób cygański, pasywny, krótki, marginesowy. A co on na to? Przecież dziennikarze i nie tylko oni go o to bez przerwy nagabywali. Odpowiadał, jak zwykle, z przymrużeniem oka. Mój Boże, jak to określić? Odpowiem słowami przykazania. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To też lubię każdą, która ma coś, co mnie się osobiście podoba. I typowy bodowski komentarz. Nacisk największy kładę jednak na nóżki. A tak trochę poważniej. Nie w miłości, lecz miłości jestem wierny. Tak czy inaczej, dziwiono się i plotkowano, dlaczego Eugeniusz Bodo się nie ożenił. Zaczęto go nawet podejrzewać o tak zwane odmienne zainteresowania. Nic bardziej błędnego. Tajemnica tkwiła zupełnie gdzie indziej. A przedtem nie skończył. Pan mówił, małżeństwo to jest... Największa hańba ludzkości. Za pieniądz, za perspektywę sytego brzucha oddaje się dziewczynę pierwszemu lepszemu chamowi. Thank you.
Tymczasem wybuchła II wojna światowa i zaczął się najtragiczniejszy okres jego życia. W pierwszych dniach września 1939 roku opuścił Warszawę. Dlaczego? Ponieważ przyjaciele i znajomi ostrzegali go, że jeśli wpadnie w ręce Niemców, nie wybaczą mu oni filmu, który właśnie realizował. Uwaga, szpieg. Filmu jednoznacznie antyniemieckiego, antyhitlerowskiego. Wraz z grupą polskich aktorów, reżyserów, operatorów, muzyków, kompozytorów znalazł się na zatłoczonych uciekinierami i żołnierzami drogach wiodących na wschód. Późną jesienią dotarł do Lwowa, gdzie działało wiele polskich zespołów rewiowych i dramatycznych. Eugeniusz Bodo związał się ostatecznie z teatralizowanym jazzem Henryka Warsa, w skrócie T-Jazz. Eugeniusz Bodo nie tylko śpiewał, ale prowadził też konferansjerkę, ponieważ bardzo dobrze znał język rosyjski. Występy te cieszyły się ogromnym powodzeniem. Toteż T-Jazz Warsa wysyłany był w głąb Związku Radzieckiego. Wczesną wiosną 1940 roku odbył pierwsze tournée do Kijowa, Charkowa, Moskwy i Leningradu. Eugeniusz Bodo był częstym gościem cukierni Mieczysława Bachmana we Lwowie. Trzy jego córki wpatrzone były w niego jak w obrazek. Jedna z nich, pani Czesława, w rozmowie ze mną wspominała. Bodo poczuł w mamie przyjaciela. Bardzo chętnie z nią rozmawiał i bardzo ją cenił. Ale Bodo był też bawidamkiem. Lubił kobiety, lubił przebywać w ich towarzystwie, z nimi grać, żartować, przekomarzać się. Ulubionymi jego ciastkami były ptysie z kremem. Pił herbatę, rzadko kawę. Zwierzył się mamie, że ma paszport szwajcarski, że złożył podanie na wyjazd do Szwajcarii. Atmosfera niepewności, zastraszenia, ciągłych aresztowań Polaków przez NKWD spowodowała, że zaczęły się pojawiać pierwsze informacje o śmierci Eugeniusza Bodo, że usiłował przekroczyć granicę rumuńską, ale został schwytany i zamordowany przez NKWD-zistów, że zginął zasztyletowany w swoim mieszkaniu, że zastrzelono go w ogrodzie jezuickim we Lwowie albo w jednym z więzień NKWD. Kiedy do Lwowa wkroczyli Niemcy, pojawiły się informacje, że to Niemcy zamordowali go, na przykład w czasie występu pod Lwowem. Faktem jest, że Eugeniusza Bodo aresztowali i wywieźli ze Lwowa NKWD-ziści. Ale i tu zaczynają się rozbieżności. On twierdził, że bezpośrednio do Moskwy. Dokumenty, które posiadam, świadczą o tym, że znalazł się najpierw w stolicy Baszkirii w mieście Ufa. Tu był przesłuchiwany. Oskarżano go o szpiegostwo na rzecz Niemiec, co było absurdem. Rzecz zdumiewająca. Oficer śledczy zachował się jak Poncjusz Piłat i, nie znajdując winy, odesłał Eugeniusza Bodo do Moskwy. I tu, w więzieniu Butyrki, spotkał on na pryczy Alfreda Mironowicza Mirka, wówczas młodego elektryka. Bodo uznany został za element społecznie niebezpieczny. Eugeniusz Bodo i Alfred Mirek rozmawiali ze sobą, zaprzyjaźnili się. Czekał ich ten sam los, łagier. Dlaczego Bodo twierdził, że nigdy nie był przesłuchiwany, że ze Lwowa przywieziono go prosto do Moskwy, jest zagadką. Kiedy się rozstawali, Alfred Mirek, dziś profesor muzykologii, podarował Bodo woreczek,
na te 300 gramów chleba, które więźniowie codziennie otrzymywali. Natomiast Bodo ofiarował mu kawałek podszewki swego płaszcza, którego zresztą nigdy nie zdejmował. Ten kawałek sukna przechowywany jest przez profesora Mirka jak relikwia. Eugeniusz Bodo, załamany przede wszystkim psychicznie, ale cierpiący również na ciężką podagrę, zmarł w szpitaliku w punkcie przesyłkowym w Kotłasie w Archangielskiej Oblasti. 7 października 1943 roku. Tak tragicznie zakończyło się barwne, burzliwe życie Eugeniusza Bodo, jednego z najbardziej lubianych i podziwianych aktorów polskiego przedwojennego kina. Do niewyjaśnionych do końca zagadek jego życia już za niedługo powrócę. Czołem zimnym oszywa w trach. Przyj mnie, kto się woła, w oczach czai się zimny strach. Krąży dokoła szelest liści, czy serca krzyk słychać za oknem. Uśni serce, bo nic to nic, o szumy nocne. Nocą milknie ostatni dźwięk, wszystko zamarło. W ciszy na oślep skrada się lęk, chwyta za gardło.